Cześć wszystkim, witam Was na kanale Skeczkam. Ja jestem Kam i dzisiaj już po raz kolejny zabiorę się do narysowania jednej z moich ulubionych postaci z jednej z moich ulubionych serii. Mam na myśli Roana Whitethorna z serii Szklany Tron. I tym razem, jako że już wiele razy, naprawdę wiele razy, odnosiłam się do tych książek, do samej autorki Sary J. Maas, także już nie będę dużo mówić o samej fabule. Odnośniki macie gdzieś tutaj. Jak chcecie, to zobaczcie. Tutaj się raczej skupię na tym, co się zadziało z tym rysunkiem, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej. I ogólnie takie szczegóły. Zapraszam. Tak pokrótce o samej postaci, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Roan, wojownik Fae, wiele, wiele wieków istnienia swojego, doskonale wyćwiczony wojownik, bardzo inteligentny na usługach królowej Fae. Scena, którą tutaj właśnie przedstawiam, jest to moment, kiedy Roan patrzył na Aelin, kiedy ta ćwiczy przy kamieniach granicznych. Osoba, która czytała książkę, będzie wiedziała, co to za moment. A osoba, która nie czytała książki, polecam ją przeczytać. Ale teraz, dlaczego ta praca tak różni się od innych? I dlaczego ta praca jest dla mnie tak dziwnie ważna? I w ogóle, dlaczego ta praca powstała? Dlaczego? Ano dlatego, że jak wszyscy wiemy, mam teraz, jak każdy z nas, sporo wolnego czasu. Więc postanowiłam, że chciałabym popracować nad swoim stylem. Że nie chciałabym tworzyć tylko i wyłącznie takich szarpanych szkiców, które tworzę w szkicowniku, albo takich turbo maksymalnie na moje zdolności dopracowanych dzieł, które tworzę na iPadzie. Chciałam znaleźć jakieś miejsce pomiędzy. No czyli wiadomo, idziemy w semi-realizm, no nie? Jakby nikogo to nie dziwi. Przeglądałam pracę wielu artystów, których obserwuję między innymi na Instagramie, wielu, których widziałam gdzieś w internecie, wielu, których sama lubię. I nie będę kłamać, że główną wypadową do tego oto tworu była Charlie Bowater. Jest to artystka, moim zdaniem, z naprawdę dobrym talentem, z naprawdę dobrą ręką. I no cóż, czytamy te same książki, więc jakby no z zasady ją lubię, prawda? No bo jednak rysuję te postaci, które ja lubię. Roana, Rysa, Cassiana i innych. Szóstka Wron, postaci z książek Cassie i tak dalej. Z tą artystką poznałam się, gdy sięgnęłam po kolorowankę Dwór Cierni i Róż. Była tam jedną z artystek, które właśnie dla autorki książki tworzyły pracę. I no cóż, jej sposób tworzenia bardzo mnie zaintrygował. Od razu, kiedy zobaczyłam pracę, kiedy zobaczyłam te obrysy do wypełnienia kredkami, bo wszyscy inni, którzy tworzyli, mieli prostą linię, bardzo ładną, bardzo często bardzo ładną, piękną wręcz, ale Charlie Bowater ma bardzo dużą miękkość w swoich kreskach. W sensie widziałam, jak te prace się praktycznie, jak te line arty się wtapiały w tą kartkę i dla mnie sprawiało zarazem, że ta praca była bardziej realistyczna. Nie wiem, dlaczego tak akurat było, ale no tak to sobie po prostu odbierałam i to mi się bardzo podobało. To, co widziałam, naprawdę bardzo mi się podobało. I pewnego kolejnego już z rzędu dnia siedzenia w domu stwierdziłam, że czas poćwiczyć style innych twórców, jakkolwiek bez sensu to brzmi, bo chciałam po prostu, tworząc coś, znaleźć kreskę, czy na przykład, nie wiem, sposób rysowania ust, który mi się podoba i który chciałabym w jakiś sposób przerobić na swój sposób, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Szybko zdałam sobie sprawę, że to jest wielki niewypał, bo ja nie jestem w stanie rysować stylów innych artystów, dlatego że ja bardzo dużo wtedy upłynniam to swoimi rzeczami, coś tam mówię, a nie wiem, jak on to zrobię tak. I to nigdy nie wychodzi tak, jakbym chciała. Nie mam do tego po prostu takiej cierpliwości. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że może zbyt mocno na siłę to robię, więc stwierdziłam, że jedyna rzecz, którą sobie zaczerpnę, to będzie ten mięciutki line art od Charlie. Tak, trochę patrzyłam na jej pracę, starałam się za długo na niej patrzeć, żeby znowu nie próbować tego przerysować, ale tu patrzyłam troszeczkę, tu dodawałam swoje, tu ujmowałam i w pewnym momencie zaczęła powstawać praca, która właśnie tutaj powstaje i naprawdę podobało mi się to. To, co zrobiłam, naprawdę mi się podobało już pod postacią szkicu. I tak sobie powoli tworzyłam. Ale troszeczkę się bałam zacząć to kolorować, bo jednak myślę sobie, jeszcze przyzwyczajona z tego, że rysuję jakby ręcznie, w sensie tradycyjnie, że o, a jak to zniszczę i potem, a no tak przecież mogę usunąć kolory i będzie tak samo. No to zaczęłam kolorować. Już na poziomie szkicu wiedziałam, że
dana postać będzie patrzeć na ogień, albo przez ogień, albo coś w tą stronę. Chodziło o to, żeby właśnie był ten poblask taki. I więc to była kolejna rzecz, której nigdy nie robiłam i stwierdziłam, że jak już szaleć, to szaleć lecimy. Długo się zastanawiałam, jak to powinno wyglądać, jakie kolory, co, jak, czy nakładanie tych kolorów powinno być takie bardziej gładkie, czy bardziej takie plackowate. I wysłałam dwie wersje do ludzi, którzy są świetni i zawsze mi z tym pomagają. I wiecie co? Powiedzieli, że nie widzą różnicy. A więc ja spędziłam pół godziny nad tym, dogadując się sama ze sobą, co chcę, żeby tu było. I postawiłam w końcu na to, żeby to było raczej bardziej gładkie, bo ja osobiście lepiej się w tym czuję i w 99% takie prace bardziej mi się podobają. W połowie kolorowania, a raczej już pod koniec kolorowania, zdałam sobie sprawę, że ja w sumie to wolę Roana w długich włosach i te krótkie włosy to tak... A ważną informacją jest to, że na początku, jak poznajemy Roana, miał długie włosy, a później jeścina, więc jakby obie opcje dozwolone. No ale stwierdziłam, no dobra, no te długie włosy jednak bardziej mi do niego pasują, więc zmieniamy wszystko. A jako, że ja dopiero uczę się rysować włosy, w sensie, no zawsze mi sprawiało to dużą trudność, to przerzucenie się z króciutkich, fajnych, wygodnych włosów na długie włosy, elfa, fae, whatever. To było jednak wyzwanie i przy okazji próbowałam też nauczyć się rysować warkocz. Co widzicie? Nie wiem, jak mi wyszło. Dajcie mi znać, czy mi to wyszło, bo ja nie wiem. Ja jestem względnie zadowolona, ale to może jest kwestia tego, że ja przez 10 lat nigdy nie umiałam tego zrobić. No sorry. I jak już podołałam zrobieniu szkicu, jak już podołałam zrobieniu tych włosów, mniej lub bardziej mi to wyszło, ocencie, to... Stwierdziłam, że jestem z nich zadowolona, bo chyba nigdy nie zrobiłam tak w miarę sensownie wyglądających włosów. No i też w międzyczasie, jak zauważyliście, stwierdziłam, że wolałabym mieć kolorowy obrys, dlatego żeby to wszystko było bardziej miękkie. Więc później, jak już zmieniłam te włosy, też musiałam nad tym popracować. Ogólnie to była jednak walka, ciężka walka, ze sobą i ze swoimi zdolnościami i ze swoją techniką, ze wszystkim. Ale szczerze mówiąc, podoba mi się ta praca. Jestem z niej naprawdę zadowolona i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Dajcie znać i mua, 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 bye. Jeżeli Ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Ja nie namawiam, rób jak chcesz, nie ma przymusu. Okej, jeżeli to już zrobiłeś i jesteś na bieżąco, cześć!